Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Wyposażenie zakładów przetwórstwa spożywczego. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Rzutowanie jest geometrycznym odzwierciedleniem figury płaskiej lub przestrzennej na danej płaszczyźnie. W przypadku rysunku technicznego jest to odwzorowanie przedmiotu na arkuszu w różnych płaszczyznach. Rysunek maszyny lub urządzenia jest podstawą jego wykonania, dlatego aby wiernie odzwierciedlić przedmiot, stosujemy najczęściej rzutowanie prostokątne, które pokazuje przedmiot tak, jakby ktoś patrzył na niego prostopadle do podłoża. Do przedstawienia urządzeń o bardziej skomplikowanych kształtach stosujemy układ trzech rzutni wzajemnie prostopadłych. Na każdej z płaszczyzn przedstawiamy rzut prostokątny przedmiotu. Płaszczyzna pierwsza. Jest to rzut główny, który powinien pokazywać jak najwięcej cech przedmiotu, a jego ułożenie powinno być rzeczywiste. Płaszczyzna druga. Tak zwany rzut boczny prawy. Płaszczyzna trzecia. Jest to rzut z góry. Poziomy. Większa liczba rzutów może powodować nieczytelność rysunku, a mniejsza może być niedostateczna do prawidłowego przedstawienia kształtu. Do przedstawienia obrazu stosowane są różnej grubości linie rysunkowe. Stosowanie linii różnej grubości oraz rodzaju na rysunku technicznym pozwala na prawidłowe odczytanie konstrukcji maszyny i urządzenia oraz poddanie części maszyny odpowiednim obróbkom. Każda linia dzięki swoim cechom grubości oraz rodzajowi będzie służyła do określenia innych części rysunku. Linia ciągła bardzo gruba. Do rysowania miejsc klejonych, lutowanych oraz tabeli numeru rysunku. Linia ciągła gruba. Do rysowania widocznych krawędzi, zarysów przedmiotów, zaznaczania płaszczyzny przekroju oraz obramowania arkusza. Linia cienka ciągła. Do rysowania linii wymiarowych, pomocniczych, kreskowania przekrojów, osi symetrii otworów o średnicy mniejszej równej 12 mm. Linia punktowa – do rysowania linii podziałowych oraz osi symetrii otworów o średnicy większej równej 12 mm i płaszczyzny symetrii przedmiotu. Linia falista – do rysowania urwań i przerywań przedmiotów, przekrojów przedmiotów z drewna. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.